Fiat 126P, popularnie zwany maluchem. Tysiące specjalistów wykonuje ze stali, metali kolorowych, szkła i tworzyw sztucznych ponad 2000 różnych części, z których składa się każdy samochód. W tej hali wytwarza się części nadwozia. Potężne prasy wytłaczają w arkuszach blachy poszczególne jego fragmenty. Po wstępnym złożeniu nadwozie wjeżdża do urządzenia zwanego konduktorem. Tutaj wszystkie części zostają dokładnie dopasowane i trwale połączone za pomocą elektrycznego zgrzewania. Teraz kolej na kąpiel, która usunie z blachy rdzę, tłuszcz i kurz. Dobrze oczyszczone nadwozie wędruje do malarni. Najpierw nakłada się farbę podkładową, która zapewnia lepszą przyczepność lakieru. Sprężone powietrze rozpyla farby bardzo dokładnie i pozwala nakładać cienką i równą warstwę. Malowanie nadwozia to bardzo ważny zabieg. Farba nie tylko nadaje samochodowi przyjemny i estetyczny wygląd, ale przede wszystkim chroni przed niszczeniem. Nadwozie maluje się kilkakrotnie, poleruje, lakieruje, a potem dokładnie suszy. Tymczasem w innych oddziałach fabryki wytwarzane są pozostałe części samochodu. Jesteśmy w kuźni. Tutaj powstają te elementy, które muszą być bardzo wytrzymałe na obciążenie i wstrząs. Części o kształtach bardziej skomplikowanych wykonuje się w odlewni. Tak wygląda forma, w której odlewa się korpus silnika. Płynny metal wypełnia wnętrze formy i szybko zastyga. A oto i gotowy produkt. Wszystkie części wykonane w kuźni i odlewni przekazywane są do dalszej obróbki do wydziału mechanicznego. Tutaj pracują różne rodzaje obrabiarek, które nadają otrzymanym częściom ostateczny kształt i właściwe wymiary. Wykonują pracę z dokładnością do setnych, a nawet tysięcznych części milimetra.
Taka precyzja jest możliwa dzięki niezwykle czułym przyrządom pomiarowym i automatyzacji produkcji. Zaprogramowane przez człowieka maszyny wykonują bez jego udziału rozmaite czynności. Udział człowieka ogranicza się jedynie do uruchomienia i kontroli obrabiarek. W ten sposób praca staje się lżejsza i wydajniejsza. Po oszlifowaniu i wypolerowaniu poszczególne elementy są uważnie sprawdzane przez komórkę kontroli. Wszystkie części silnika dostarcza transporter do montażu, który rozpoczyna się od wkręcenia w jego korpus gwintowanych kołków. Na nich dopiero zostaną umocowane pozostałe elementy. Montaż odbywa się metodą taśmową. Każdy z pracowników w odpowiedniej kolejności wykonuje z góry określoną czynność. Taśma znajduje się w ustawicznym ruchu, dlatego nikt nie może się opóźniać lub nie wykonać swojego zadania. Silnik, nadwozie oraz pozostałe części samochodu spotykają się w hali montażu głównego. Tutaj samochód przybiera ostateczną postać. Najpierw zakłada się instalację elektryczną. Dzięki niej działają m.in. światła sygnalizacyjne i zapłon. Następnie montuje się kolejno pozostałe elementy. Tak wygląda zakładanie silnika. Jeszcze tylko nalanie benzyny do zbiornika i można ruszać w drogę. Próbna jazda pozwala sprawdzić niezawodność mechanizmów, od których może zależeć życie człowieka. Nowym samochodem należy jednak jeździć wolniej i bardzo ostrożnie, dopóki wszystkie jego części dokładnie się nie dopasują, czyli nie dotrą. Wtedy jazda będzie nie tylko przyjemna, ale i bezpieczniejsza.